Cześć, siemano, witam w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22, oczywiście seria MKREEK, odcinek nie wiem który, ale to jest akurat mało. Nie. Tararara. No, potem mnie tu wiadomość dostałem. I się z... No, oczywiście MKREEK, powiedziałem, że nie wiem, który odcinek, a plan na dzisiejszy odcinek jest taki, jak widzicie, czyli zebrać słonecznik z tego mojego pola 31, które było kupione jakoś niedawno. I teraz sobie zastanawiam się, czy robić go na olej. Czy robić sobie go na olej, czy tak sobie od razu go puścić, ten słonecznik. Bo teraz tak. Słoneczniki gdzieś u góry tutaj były, nie? 2500. No dzisiaj jest 2600, teraz jest najlepsza cena, tak? Tylko wiadomo, że w sumie dwa razy tyle dostanę oleju za olej słonecznikowy, więc chyba nawet bardziej by się olej opłacało robić. Więc chyba nawet na olej to przerobię. Ale mnie bardziej interesowało olejarnia. Tak, właśnie o to mi chodziło, czy ja mam rzepak, czy ja nie mam rzepaku, ale nie mam już rzepaku. Mąka akurat cały czas jest robiona. Chleb jest cały czas robiony. Ale chlebu mam tyle do sprzedaży, więc że o to się tam nie boję. Cztery przejazdy z tego, co widzę, będę robił. Wróć. Ten header nie ma takiej szerokości. Ma 12 metrów, a nie. A dobra, dobra, jednak GPS sobie poprawił to. Mówię, kurde, coś mnie tu za szeroko. I teraz pytanie, pewnie już mam dawkę nawożenia jedną. No tak, bo przecież ściernisko jest, więc... Znaczy ściernisko, sieczka, więc... Ale spokojnie, nie bójta się. Tutaj jest zawapnowanie. Czy tutaj gdzie była sieczka, to fajnie to robimy, bo to tylko naokoło jest. I dzisiaj to by tu jeszcze na tym polu gnojowice rozrzucę. Na tym, o, na 37 dokładnie. Rozrzucę sobie jeszcze gnojowice, no... O, mogę jeszcze kredytu wziąć, mam 2 miliony już. Ale mogę jeszcze wziąć, no ale trzeba powoli go spłacać. Jak widzicie, w ostatnim odcinku... A nie, tego odcinka nie było, przepraszam. Przepraszam. Chciałem powiedzieć, że na Baleron jest kredyt spłacony. Ale to... Chciałem powiedzieć, że w ostatnim odcinku było spłacane, ale jednak... Dobrze tego nie powiedziałem, bo bym się pomylił. Bo nie było to w ostatnim odcinku, tylko w tym odcinku, co będzie w poniedziałek, będzie to wszystko. No. Bo chciałem powiedzieć, że w poniedziałek, a w poniedziałek będzie zupełnie inny odcinek. No, czekaj, nie, bo nie, nie, dobrze, no teraz poniedziałek będzie, tak, teraz poniedziałek będzie spłata kredytu. Czy no będzie po prostu zima i tyle. Czy zima, no listopad będzie i tyle. A tutaj, czy będziemy się widzieć w listopadzie? Chyba nie. Chyba nie, nie będę robił odcinka już, bo mam tylko sorgo do sprzedaży, więc po prostu powiem wam, ile dał kasy i tyle, tak? A ja będę powoli chyba już kupował teren. No powoli już będę myślał nad budową gospy chyba. Znaczy no jeszcze nie, ale... Ale teren mogę sobie już kupić powoli, jak będziemy stać. Bo będziemy stać za olej. Jeden i drugi. Znaczy no drugi dopiero będzie w lutym, więc... Może i będzie druga gospa już. Może gospę sobie postawię, ale... Ale nie będę wam jej pokazywał. Nie no, na razie nie, no bo muszę jeszcze... Jeszcze muszę trochę na tej pograć. Bo chcę sobie krowy rozmnożyć do końca. Tylko nie wiem właśnie jaką ja mam oborę postawioną i to jest najgorsze. A jak to z krowami wygląda, bo... 5 miesięcy? Na 5 miesięcy będą, dobra. No. Podolecia? Nie. A, okna są zamykane, to zwyczajane? No. Dobra, a dalej ci się hał? Jo. Dobra. Coś jeszcze? Co? Coś jeszcze byś chciała? Nie. Dobra.
Dobra, jest 19 w sumie za 8 minut. No ja mam jeszcze do nagrania dwa odcinki. W sumie to jeden, ale. Ale w nocy będzie mocne szykowanie sejwa dzisiaj. Jak to się fajnie buja, ty. W sumie realnie, nie? Pojadę sobie teraz tędy, no bo wziąłem sobie watrę do odłożenia, bo nie miałem. Znaczy, nie tyle co nie miałem pomysłu, tylko nie było potrzeby brania większych przyczep. Prawdopodobnie te 40 tam, co tutaj jest, czy tam 38, powinno wystarczyć. A jak nie, to tu najbliżej się dwa razy obskoczy i tyle. A to blisko, bo to daleko nie jest na olejarnię stąd, więc nie ma problemu. No i dobra, w sumie widzę. Wróć, hamuj, ładnie to jest obliczone, bo cztery przejazdy jest robione. Czekaj, zrobiłem raz, dwa, trzy, cztery. 4,5 przejazdy zrobiłem. No 14 ton, czyli kolejne 4,5 przejazdy, to będzie 28. Dobra, to kurde nie będzie, będę musiał obrócić Waltrom, ale to tam nie jest problem. To jest akurat najmniejszy problem, można powiedzieć. Dobra, sypam ten słonecznik. Miniaturkę sobie zrobię później, bo już mam plan. Wiem, jaką zrobię. Tylko zobaczcie, 7 minut. 7 minut, no to myślę, że z wejściem będę zbierał ten słonecznik, bo to jest dość duże pole. No jak będę zbierał około 20 minut, około 20 minut słonecznika. O, to teraz mogę sprawdzać za 36 tysięcy. Nie 36% na minucie. A bo to chyba tyle, za ile się kupuje, to za to się sprzedaje? Jakoś tak to sobie wtedy wchodzi. Dobra, to akurat jest losowo, jak sobie jadę. To tam nie jest nic w głowie ustawiane, że jadę sobie raz tu. To po prostu jak mi tam sobie przypasuje i tyle. Będę jak u artysty chyba. Robiłem odcinek ze zbioru słonecznika kiedyś. To było na pol 34 i 33 chyba. A jakoś tam, nie pamiętam tego. Dobra, powiem wam, że elegancko jest zbiór tego słonecznika. No i potem jeszcze gnojowica będzie do tego na odcinku. No i na wiosnę. Dobra, wiadę sobie tutaj w połowie. Bo chciałbym jednak od tej strony gościć. Nie wiem czemu, ale. Ale tak jakoś. No widać, że. W sumie to praktycznie wszystkie balistery w linii w tym momencie, co chciałem powiedzieć. Ile, że Enkrik jest zacofany. No bo jest sezon 9. Przypominam, jest sezon 9 dopiero. Jest sezon 9 tutaj dopiero, a na chwilę obecną nagrywania tego odcinka jest sezon 16 na Hoyt Baleronie. Na moment, czyli na piątek 6 października. Bo 6 października, nie listopada, to tam nie wiem, czy ja to tak pokazuję, ale dobra, nieważne. To już mówiłem nie raz. No ale to jest praktycznie tydzień do tyłu. Nagrywane. Więc tam już na pewno jest 18 sezon. Jeżeli grałem, chyba że ten tydzień co będzie, to coś się zmieni, bo nie wiem, jak to tam z Krukiem będzie. Bo Kruk niby kompa nie ma, ale no może faktycznie nie być, bo nie widzę go na Discordzie ani nic. Ale to dobrze, przynajmniej ja sobie ogarnę moje serie i wtedy znów można sobie dusić gier Krux. Na pewno też większe chęci będą, bo wiadomo, jak się nie gra, to też inaczej jest.
Czy pamięta smak tych 80-tych lat? No i dobra. Ile 66% jest? Dobra. Więc w sumie pojadę do góry. Tam koło przyczepy sobie przejadę. Chyba wysypię. Chyba tak zrobię, że teraz pojadę koło przyczepy. Się wysypię. Czy pamiętasz smak? Fajnie się bałem na autobusie. Zaraz widzicie, że bałem na autobusie. Ktoś mi zapał? Tak, dobrze widziałem, ale... Tu co tutaj? Dobra, pierdziełam. Niech tak sobie jest. O, dobra, to już tu jest. No, 14 ton i tam było 14 też. To mamy już 28 ton. A tu jeszcze zostało raz 4 przejazdy chyba. Tak, bo to 2 i tu 2. No to kurde, 28? Będzie ponad zestaw. To dobrze, dobrze, dobrze. Nie mówię, że źle, bo dobrze. Cieszy mnie to bardzo. Ile tego minut odcinka? Już jest 12. No, 13 minuta leci. A ja mam tutaj jeszcze jedną akcję do zrobienia. Zresztą to tam jest półtorej beczka akurat. No dobra. W sumie to po mnie to już sobie widać, że jest akcja gnojowica. Chyba nawet powiedziałem, że na początku odcinka, że będzie jeszcze gnojowica rozlewana, więc... W sumie zbyt dużej tajemnicy tutaj nie było. 8... To 10 ton by musiało dać, żebym miał cały zestaw. A czy to da? Nie wiem. Dobra. 4 przejazdy zostało, tak? Jakoś tak. Tona. Na 9 ton, no może być trochę problem, więc prawdopodobnie będzie ponad zestaw, no to w sumie dobrze będzie ponad zestaw. Wiadomo, jak jest więcej niż, no może im więcej to tym lepiej, tak? Bo im więcej to wiadomo, tym lepiej, bo wtedy jest więcej, jak to się mówi? Jest więcej tego, więcej oleju, a więcej oleju to równa się więcej gazu, tak? Więc ja tam nie narzekam. No 6 ton z 3 przejazdów mi nie da, to już na pewno wiem, że będzie więcej. Pomyślę, czy jeszcze pojadę, czy nie. Oczywiście na samym wstępie chciałem powiedzieć, że... Na samym wstępie, więc również... Trochę dawno wstępu minęło, ale chciałem powiedzieć, że beczka jest wypożyczona, a nie kupiona, no bo w sumie to widać, ile mam na koncie, więc za wypożyczenie beczki chyba dałem 12 tysięcy. Jeszcze header chyba za 3 tysiące do słonecznika. Nie pamiętam sobie, tyle ten header do słonecznika kosztował. Chodzi mi o wynajem.
Tego nie pamiętam. Poważnie. Ale widzę, że za tydzień, w sumie za tydzień trochę. Ej, to jest czwartek. Ty! To dzisiaj jest mecz. No właśnie. Dzisiaj o 21 jest mecz. Polski z Muralem. Ciekawe, czy dostaniemy w dupkę, czy nie? Nie wiem. To tego naprawdę nie wiem, bo to jest Polska, to jest ciężki temat do omówienia, a najlepiej to wcale nie mówić. Bo to, co grają nasi piłkarze, to jest w ogóle. To jest wstyd. No i dobra, jeszcze jeden przejazd. No będzie ponad. W sumie tym w headerze, w kombajnie zostanie tjawien. Ile tu może zostać? Tona? Może dwie. Więcej niż 2 tony tutaj nie zostanie. Tam było 8, no to 11 powinno wejść, tak? Coś takiego. Tam jest 19,6, no to 11 ton powinno wejść, a jest już 9. No to 2 ton z przejazdu mi nie da, więc. Może zostanie dosłownie 500 kilo. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja czekam na ciebie. No. 9,5, 9,600, no już 10 ton jest, no to kurde. Dobra, to jest nieważne. 11. Dobra, to już wiem, że zostanie coś w silosie. Co jest, kurde? Zapominam słów. A to nie jest dobry znak, jak zapominam słów. No to coś tu ze mną jest nie tak. Dobra, czytaj dalej. 12 ton, no dobra. W sumie muszę go zostawić odpalonego, bo on mi nie wysypie wtedy. Tu jest 28, no to. Nie no, to dobrze, mówiłem, że 10 ton tylko wejdzie. Dobra, przez pole, no wiadomo, żeby szybciej było, tak. Ale mówię, tą gospę sobie na zimę pewnie prawdopodobnie będę budował. Zależy, ile będę miał pieniędzy, no to sorgo. To sorgo może trochę dać. Dobra. Ciekawe, ile zostanie tego słonecznika tutaj w zbiorniku. To może jak zostanie 500 kg, to nawet nie będę go wysypywał. O nie, no więcej zostanie 500 kilo, kurde. No, tona została, tak jak mówiłem, że tona zostanie. Dobra, przecież ja sobie to po odcinku wysypię. Teraz tylko pojadę się walczą przejechać. Pojadę to wysypać i wrócę. To jest fajna droga, bo na sklepie wyjadę. Czyli się zsyp na lewą, więc. Kurde, jakby te przyczepy miały 40 ton, no to bym w sumie zmieścił wszystko. Bo dało 40 ton 200. No i gdyby to były 20, to by było elegancko, nie? No ale dobra, więc to się najwyżej tyle, to jest, co tam powiedzę drugi raz. Nie wiem, fajnie ta mgła tutaj wygląda na tej mapie. Cudownie to wygląda. Coś pięknego. No, nie liczy się nic. Tutaj od razu w lewo.
Trochę tego oleju słonecznikowego, rzepakowego jest, więc. Więc jakieś tam pieniądze z tego będą. A gdzie tu jest ten ikonka od produkcji? Tutaj. Olej, 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 olej słonecznikowy włącz. No i dobra, dawaj drugą przyczepę. Jak to z minutami? 20 minut. Więc dobra, ja już nie będę wracał pod kombajn. No nie. Tylko zaraz pójdę sobie szybko wylać te półtorej beczki, bo na tyle jest w gnojnicy. Więc dobra, tutaj niech sobie stoi mu zestawik, a ja się szybko spróbuję tepnąć. No bo dobra, przebiegnę się w sumie. Tak się prezentuje zestawik do gnojnicy, czyli beczka garanta i... No tak, przydałoby się cofnąć. No i na asfalciki jadę wylać. Jadę wylać to po słoneczniku, no bo innego pola nie mam. Mógłbym tutaj po zbożu 100% zakupywania. Tutaj mógłbym to wylać, ale no, tutaj za dużo bym nie wylał. A jak już robisz na tamtym polu, to robi, tak? Jo pierdziel, jaką ma ciężko. Czyli nie może już szarpnąć tej beczki, ty. Bo tu jest coś źle zrobione. I tu jest taki dół. Ty, no stoję, ty. A tak jak skręcałem, to chociaż jechałem. Więc ja muszę do końca kręcić. Ty, wyjadę czy nie wyjadę? Holy jaja, ty. No tego to się nie spodziewałem. Nie, no dobra. Muszę troszeczkę Jandirowi pomóc. Bo to za cholerę, nigdy nie, on to by nie wyjechał. Ale to wygląda, ty. Nie, dobrze, że go wciągnąłem trochę na asfalt. Nie, ale to blisko coś pięknego, nie? Nie, no coś pięknego. Ogólnie za miesiąc wychodzi zielonka. Więc no grubo, grubo. Czy będzie nowa seria z zielonki? No nie wiem, no bo kurde, jeszcze tej serii nie pokończyłem, będzie tu nowa seria. Może kiedyś. Kiedyś zrobię, ale na razie chyba nie, bo ta zielonka to będzie taka przepompowana w sumie mapa. Tak sobie teraz pomyślałem. No a jak mi by się ten naprzeciwny kanał nie wrócą, to nie opłaca się tak fajnej mapy robić. No bo YouTuberzy bez ekipy od tej zielonki, tak prawdę sobie powiedziawszy. Akurat w Gnojowicach to będzie szybka robota, bo to 30 metrów. 30 metrów, nie 15. To będzie szybka robota i też szybka prędkość. Albo duża prędkość, jak to woli. O, nie liczy się nic, nie czekam na ciebie. Ale jest, dla dolek. Teraz facja i minusik, żeby sobie rzucić chociaż siódemkę do na session. Na pewno ma 30 metrów. Niby ma, ale... Ale czekaj. Czy ja na pewno wziąłem... Tak, no niby 30 metrów jest lans. Ale to jest niemożliwe, że to tyle. No to już leci. Nie, to nie ma 30 metrów. Na pewno to nie ma 30 metrów. A, poczekaj, wróć. Bo coś mam tu przestawiane w GPS-ie. Oj, nie to.
No, bo coś mi tu nie pasowało. No, ale teraz już będzie pasować. Teraz już będzie pasować. O, nie liczy się nic. I teraz to w dół i ogień. 20 na godzinę? 25 chyba ustawiałem, z tego co pamiętam. Więc dość szybko tak gnojowica będzie uciekać. Nie wiem ile zrobię na beczce. No ale mam tylko, tak jak już wspominałem, półtorej beczki, więc to tak nie za dużo. O nie, no coś pięknego, nie? No może takiego snapa sobie rybnę. Nie chciałem przeklinać już. O, nie liczy się nic. Ja czekam na ciebie. Dobra, pięknie. Dobra, i teraz dam sobie w sumie godzinę. I dalej zrobimy sobie tak, wybierz wszystkich i wyślij snapa i dobra. I o to chodź. Nie no, dwa przejazdy i pusta beczka, nie? Dobra, minus. Przecież nie będę na jedynce cofał. Jest to sady. Ale to. Czekaj, dwa. O, tu w sumie można powiedzieć, że na. W sumie to mogą jechać się dolać, ale dobra. Na jednej beczce to praktycznie pół pola zrobiłem. Można tak rzec. No kurde, gdyby ta miała trochę więcej gnojówki, to pewnie ta. Ale no, tak jak zrobię ten przejazd, no to pół pola będzie zrobione. Czyli jakbym dwie pełne beczki, to bym prawdopodobnie całe pole zrobił. No ale no, to nie mam dwóch pełnych, bo mam półtora beczki, więc... Więc w sumie to... Dużo nie zostanie. Składa się to, czy nie? Teraz się składa dopiero. Kruk przesyła film. Super. Aha! Dobra. Luks. Ten co nas zadusił. No i dobra, wleję sobie te 16 tysięcy litrów, bo tam tyle tylko będzie. Ciekawe, czy teraz wyjadę pod tą górkę, czy nie. A tu 14 tysięcy litrów jednak tylko było. To może być ciekawie. Nie, teraz full pędzel nie zatrzymuje się. No ten też się nie zatrzymywałem, ale... Dobra, widzicie ta? Teraz miałem mniej. Ale chodzi o to... O, kapora pali. Dawaj, 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 dawaj.
Ale chodzi o to, że. Ale go przedstawię. Chodzi o to, że pod większym skosem wyjechałem. Bo że jakby tam było trochę lepiej z tym terenem zrobione, to myślę, żebym wyjechał wcześniej też. No, bo ja miałem na maksa opuszczone, bo tak mógłbym sobie go trochę podnieść. A ty tak bym obciążnikiem chyba zarobił. Dobra, nie masz. Hamuj, przyjacielu. Jo, to jest bydle, nie? 4,8, to już kurde jest wyciągnąć. Jak to lancza, to sama lanca 4 tony waży. Bo patrzyłem w sklepie, to opisało, że 4 tony, to sama lanca waży, nie? To kurde. Ciężkie ten żonder ma co ciągnąć ma. Abym tam piąteczkę przybił. No tak jak teraz temu drzewku. Dobra, ile tam opuściło się, tyle się opuściło. No i dobra. Elegante tego. Sam faktycznie czytał. Umarł z dzięki. No dokładnie tak. Dokładnie tak. Co tam legalistka. Więc już ma kompa. Lance złożyło w pół. Dobra, cofaj. Dobra, i w sumie dzięki. Kuję za oglądanie tego odcinka. I pojadę sobie tym węższym przejazdem, bo. Czemu by nie? Nie liczy się nic. Ja mam koniec gnojówki, więc. Wiem miniaturkę zrobić, więc zaraz sobie zrobię miniaturkę. Składa się to? Dobra, teraz się składa. Dziękuję za oglądanie tych 33 minut. Na razie, papa. Pa.